Ekscelencje, księże arcybiskupie Mieczysławie, księże biskupie Marianie, czcigodni kapłani, drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry. Dzisiaj jest początkiem reszty Twojego życia. Napisała kiedyś Emily Giffen, amerykańska pisarka. To bardzo twórcze i warte do zapamiętania zdanie, bo to właśnie teraz określa naszą relację z Bogiem. Przeszłość już przeminęła, przyszłość jest przed nami, a teraźniejszość tworzymy. Jaki jest mój stosunek do Boga tu i teraz? Taka jest i moja wiara, i to wszystko, co mnie określa. Dzisiaj jest początkiem reszty mojego życia. Niedziela Świętej Rodziny kończy nasz stary rok. Kolejny rok wojny, niepewności, trudu i przemijającego czasu naznaczonego śmiercią wielu ginących w tej wojnie. Pomimo tej sytuacji Bóg pragnie, byśmy uwierzyli miłości, jaką On ma dla nas. Przykładem takiej wiary jest Abraham, któremu Bóg przyrzekł, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. A tymczasem Abraham, jak sam mówi, zbliża się już do kresu swojego życia, nie mając potomka. Bóg zapewnia go jednak, że pomimo wszystko zostanie ojcem wielkiego narodu. Każe mu wyjść z namiotu i spojrzeć w niebo. Policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Sara, jego żona, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, uznała za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna, a ten nazwał go Izaakiem. Tak rozpoczyna się historia Izraela. Spełnia się przepowiednia Boga, jaką dał Abrahamowi. Tak spełnia się droga, jaką Bóg wyznaczył każdemu z nas. Tak wypełniła się droga, jaką wyznaczył dla Maryi, która urodziła Jezusa, Syna Bożego, w Betlejem, bo tak przepowiedzieli prorocy. Świętujemy dzisiaj Dzień Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, męża Maryi, przybranego Ojca Jezusa, bo Bóg chciał, by Jezus, Jego Syn, wychowywał się w rodzinie. Widzimy więc dzisiaj tę świętą rodzinę podróżującą do świątyni jerozolimskiej, aby tam złożyć w ofierze parę synogarlic zgodnie z przepisami prawa. Ta najświętsza rodzina żyła zgodnie z prawem żydowskim, ale także zgodnie ze zwyczajami. Jezus uczy się tego, jak każde dziecko. Otrzymuje najpiękniejsze lekcje od swojej mamy, Maryi, a także wielką lekcję od opiekuńczego Jezusa, Józefa. W takiej atmosferze wzrasta Jezus. W atmosferze domu pełnego miłości, wiary, wielkiej nadziei, odpowiedzialności i oddania się we wszystkim Bogu. Ta postawa Maryi i Józefa, postawa całkowitego zawierzenia we wszystkim Bogu, także i wtedy, kiedy nie rozumieją Go, daje wewnętrzny pokój i pewność, że postępują zgodnie z wolą Bożą. To z kolei daje poczucie dobrze spełnionego życia, wypełnionego treścią.
jak często nie rozumiemy Boga i Jego ścieżek, jak często mylą nam się drogi, często nie odróżniamy dróg wyznaczonych nam przez Boga, wybierając te lżejsze, własne. Jakże często nie jesteśmy skorzy przyjmować wyroków Bożych, bo wydają się nam zbyt trudne i pełne cierpienia. I upadamy. Dziś chcemy za wszystkie nasze pomyłki przeprosić, wierząc, że nam Bóg przebaczy. Przychodzimy dziś do Ciebie, Boże, z wielką pokorą, przepraszając za popełnione grzechy, czy też za zmarnowane łaski i okazje do dobra, których nie wykorzystaliśmy. Przychodzimy przepraszać za grzechy swoje, ale także za grzechy całego świata. Idąc za wzorem świętych, dołączamy do tej modlitwy nasze ofiary, cierpienia, nasz lęk o najbliższych, nasze obawy. Dziś chcemy także za wszystko podziękować, także i za te chwile, których nie rozumiemy, bo dzisiaj jest początkiem reszty naszego życia. Dzisiaj to klucz do sukcesu jutra, bo dzisiaj możemy wszystko, co złe, zostawić, rozpoczynając nowe życie, w zaufaniu do Boga, w pełni Mu się oddając. Przychodzimy do Ciebie, Boże, pełni wdzięczności za miniony rok, bo wdzięczność to docenienie tego, który nam dał to, co posiadamy. Te nasze doświadczenia, te nasze powstania z upadków, ta cała nasza doczesność. Miniony rok to także kolejne radości. A w katedrze to na pewno radość z zakończonego remontu organów. Także mamy nadzieję, że na Wielkanoc przyszłego roku zagrają nam w naszej katedrze. Zakończono renowację paru obrazów i część ołtarza Przemienienia Pańskiego. Remontowana jest także wieża i miechownia. Ale to także pomoc potrzebującym, codzienne obiady dla kilkudziesięciu osób i wiele innych rzeczy. Jest za co dziękować Bogu. Stoimy u progu nowego roku i pytamy z niepokojem, co będzie dalej, dokąd będzie trwać ta wojna. Chcemy żyć nadzieją, bo przecież wierzymy w Bożą opatrzność. Te wszystkie myśli, uczucia, radości i smutki, nasze niepokoje i nadzieje składamy w żłóbku Pana. Tam idziemy, jak pasterze, ufając, że Ten, który przyszedł w ubóstwie i chłodzie, może nas uratować. Chcemy dziś za wszystko podziękować i za wszystkich. Dziękujemy za pasterzy Kościoła, zwłaszcza Kościoła Lwowskiego, za księdza arcybiskupa Mieczysława, za biskupów Leona, Edwarda i biskupa Mariana, za wszystkich kapłanów naszej archidiecezji, a zwłaszcza naszej parafii katedralnej. I dziękujemy im za posługę. Dziękujemy za księdza Krzysztofa, Aleksandra, Romana i Jana, za księdza Ryszarda, który jest nowym spowiednikiem katedry. Dziękujemy za siostry różnych zgromadzeń, które modlą się w naszej katedrze. Szczególnie dziękujemy za ich pracę wśród nas, za siostry franciszkanki rodziny Maryi, siostry Józefitki i siostry Sercanki. Dziękujemy dzisiaj Bogu za te święte sakramenty, jakie możemy tu przyjmować. Dziękujemy za niezliczone spowiedzi, które czynią z nas świętych i dają nadzieję pokonania grzechu i zła. Dziękujemy za komunie święte.
te pierwsze, których było 19 i te następne, których było 66 tysięcy. Dziękujemy za 21 chrztów w naszej parafii. Śmierć, choć jest wstępowaniem do nieba, jest trudna i trudno nam się z tym pogodzić. Ale na pewno dziękujemy za tych, którzy żyli z nami przez wiele lat, a w tym roku odeszli do wieczności. Dziękujemy za czas, który Bóg im dał, byśmy go razem przeżyli. W tym roku odprowadziliśmy na cmentarz 16 naszych parafian, a wśród nich księdza Bronisława Baranowskiego, który tak chętnie służył wszystkim w konfesjonale. Dziękujemy za 10 par małżeńskich, które przed tym ołtarzem ślubowały sobie wierność i miłość, i za tych, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, za 8 wierzmowanych. Dziękujemy za współpracowników świeckich, którzy współstanowią nasz Kościół, dbając o niego oraz o piękne przeżywanie naszych nabożeństw. Dziękujemy za organistów kościelnych, ministrantów, chór, schole, chorążanki, grupę młodzieżową i za dzieci, które są katechizowane, za stowarzyszenia Róż Różańcowych, Legion Maryi, za rycerzy Kolumba, a także za wszystkich sprzątających i ubierających poszczególne ołtarze, za wszystkich dbających o naszą katedrę, za tych, którzy jej pilują, za naszą straż katedralną. Dziękujemy za adorujących Najświętszy Sakrament i wszystkich nawiedzających Jezusa Eucharystycznego. Bądź uwielbiony, Panie, za całą naszą parafię katedralną, a Matka Boża, tutaj nazywana łaskawą, która nieustannie nas broniła, niech dalej roztacza nad nami płaszcz swojej opieki. Amen.